Skoro auto jest mega sprawne mechanicznie, skoro wygląda już świetnie, jeżeli chodzi o lakier i wnętrze, to jakiś smaczek w dodatkach na pewno się przyda. Taka listewka pójdzie na tylną klapę. Taki detalik, który spowoduje, że jak się spojrzy na auto i będzie się go oglądało, to będzie się mówił, ale kozak. Bo na takim wrażeniu mi bardzo zależy, bo tylko i wyłącznie dzięki takiemu mocnemu wrażeniu jestem w stanie zarobić na tym samochodzie. Więc biorę się do roboty i naklejam tę listewkę, bo powiem szczerze, sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Naklejanie takiej listwy nie jest trudne, pod warunkiem, że dobrze się zacznie. Jak się dobrze równo ułoży tę listwę i zacznie ją przyklejać, to potem już na końcu będzie ok. Auto dopiero co było myte, czyszczone, więc nie ma na nim żadnych zabrudzeń. Nie ma żadnych resztek po ptakach, po drzewach, po deszczu. Tylko tak naprawdę trzeba usunąć coś, co mogłoby powodować, że klej nie będzie trzymał, czyli tłuszcz. Bo na tłuszcz to się nic nie przykleja. Chemia dokładnie, przynajmniej w zapachu, taka jak do czyszczenia okularów czy monitora komputera. Wywinę taśmę na zewnątrz, bo będę ją odklejał w trakcie. Nie będę naraz zrywał taśmy i później próbował przykładać. Muszę się dobrze zabazować. Delikatny początek. Pełen pietyzm pracy. To ma być robota zegar. Mistrzowska. A żeby zegarki, mam kilku zegarmistrzów wśród znajomych, to wiem, jak oni ciężko pracują. Chociaż, jak to mój serdeczny jeden przyjaciel powtarza, stary, nie przejmuj się, nie takie sztuki się kładło. Też mam nadzieję, że tutaj to powiedzenie nie będzie miało racji bytu. Na szczęście ta listwa ma pewną elastyczność i delikatne dogięcie, nadgięcie pozwoli wybaczyć i skorygować milimetrowe błędy. Jeszcze teraz tylko ogrzeję, żeby odparowało wszystko, co jest w kleju i będzie w porządku. I teraz zdejmuję folię ochronną, więc ten efekt wow dopiero teraz następuje. Nie chcę powiedzieć, że właśnie robię magię, ale na pewno przyjemną rzecz dla tego samochodu. Żeby nakleić tę czarną listwę, natchnął mnie napis, który tutaj ktoś przykleił zamiast loga Kia, bo teraz to ze sobą fantastycznie gra.